Praca socjalna na PWSTF w Jarosławiu. To jest i licencjat, i można też kontynuować później studia magisterskie, prawda? Tak, można kontynuować studia magisterskie na kierunku praca socjalna. Kierunek jest od roku 2014. Od roku 2019 otrzymaliśmy zgodę ministerstwa na studia drugiego stopnia. I to są najpierw 3 lata, a później dodatkowe 2. Zgadza tak. się? To teraz zapytam przed. Jakie cechy powinna mieć osoba, która chce właśnie przyjść na studia na ten kierunek? Zawód pracownika socjalnego jest zawodem trudnym, ale cechy powinna posiadać takie jak na przykład empatia. Powinien być pracownik socjalny empatyczny, powinien mieć dużą wrażliwość, ponieważ pracuje z drugim człowiekiem. To jest przed, a co po studiach tak naprawdę? Jakie są perspektywy, jeśli chodzi o zatrudnienie, jeśli chodzi o ten zawód? Perspektywy są ogromne, ponieważ w instytucjach organizacyjnych pomocy społecznej każdy student może otrzymać pracę. Czyli są to miejskie ośrodki, gminne ośrodki, domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale. Studenci mają duże możliwości. Czyli możemy założyć, że jeżeli ktoś chce pomagać ludziom, to właśnie ten kierunek to jest dobry wybór. Tak, serdecznie zapraszamy na kierunek praca socjalna. No to teraz czas na studentki. Diana, zacznę od ciebie. Co możesz więcej powiedzieć o tym kierunku? Myślę, że jest to kierunek dla każdego, dla osoby, która czerpie przyjemność z pomagania innym, jest osobą otwartą, komunikatywną, nie boi się wyzwań. Czyli takie pozytywne nastawienie jest jak najbardziej mile widziane. Tak, pozytywne nastawienie do ludzi. No ja muszę się koniecznie dopytać o praktykę, bo PWST już przyzwyczaiła nas, ta uczelnia, do tego, że no stawia na tą praktykę bardzo mocno. Podejrzewam, że na tym kierunku jest dokładnie tak samo. Tak, na naszym kierunku jest bardzo duża liczba godzin praktycznych. Jest to 800 godzin. Możemy sobie wybrać różne instytucje, dzięki do której możemy wejść i zobaczyć tak naprawdę, jak ta praca wygląda od podszewki. I to jest bardzo cenne dla nas, praktyczna wiedza. Czyli rzeczywiście jesteście dobrze potem przygotowane, jeśli będziecie w takich miejscach pracować. Tak, tak. I co dokładnie różne instytucje. Także sobie wybieramy, w jakich instytucjach chcielibyśmy odbyć praktykę i w przyszłości pracować jako pracownicy. Tu będzie przekazanie. Wiktoria, a po tym kierunku gdzie można potem pracować? No, popyt cały czas wzrasta na rynku pracy, szczególnie w obszarze polityki społecznej. Dlatego pracę można znaleźć między innymi jako asystent rodziny, kurator sądowy, terapeuta, wychowawca w ośrodkach poprawczych albo zakładach karnych. Czyli jest tego sporo. Jest. Jest czym wybierać. Tak. Ja jeszcze chciałam się dopytać o programy, na których pracujecie. Programem, na którym pracujemy, jest to program Pomoc. Jest to program, który jest przeznaczony dla jednostek organizacyjnych, który stosuje się w ośrodkach pomocy społecznej. Czyli to jest ten sam program, który tam się też stosuje? Tak, dokładnie ten sam program, który stosują gminy i tak zwane gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. No to fantastycznie, bo to już jest takie doświadczenie jeden do jednego. Tak, ten program daje duże możliwości, ułatwia pracę pracownikowi socjalnemu. My się uczymy wpisywać dokładnie dane takich osób. Głównie są to studia przypadków, na których pracujemy. Więc to jest bardzo duża wiedza. Super.